Siema, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiem Wam o paru takich bardzo ważnych minusach związanych z życiem w Stanach, także zapraszam do dzisiejszego odcinka. Co moim zdaniem takim pierwszym i najważniejszym problemem tutaj związanym właśnie z życiem w Stanach jest edukacja. I nie chodzi mi tutaj o poziom edukacji w szkole podstawowej czy na przykład w liceum. Na pewno słyszeliście o tym historię, że tutaj tych dzieci tak naprawdę niczego się nie uczy. Chodzi mi tutaj o cenę edukacji, kiedy idziecie do koledżu. College tutaj jest niesamowicie drogi. Jeden semestr może Was kosztować od kilkunastu tysięcy dolarów do kilkudziesięciu tysięcy dolarów. I tu nie mówię nawet o takich bardzo dobrych uczelniach, w których macie renomę, że jeżeli na przykład skończycie tą uczelnię, to automatycznie dostajecie pracę w jakiejś tam dużej korporacji. Tutaj przeciętny Amerykanin, który właśnie kończy college, robi swoją specjalizację, wychodzi właśnie z długiem na poziomie 200-400 tysięcy dolarów. Także to jest po prostu absurdalne. Idziecie do college'u po to, żeby poprawić swój standard życia, tak? Żeby znaleźć lepszą pracę, za którą będziecie mieli płacone więcej i co? Wychodzicie z tego college'u, znajdujecie tą pracę i tak dalej musicie spłacać ten dług przez następne 20, 25 albo 30 lat. Mogliby to rozwiązać troszeczkę inaczej i nie byłby to problem w tym kraju, ale niestety szkoła tutaj jest bardzo dobrym biznesem, na którym bardzo dużo ludzi zarabia niesamowite pieniądze. Kurde, nawet fontanny powyłączali. Bez sensu, to po prostu nie ma sensu. No ale trudno. Wiecie, co jest jeszcze takim bardzo dużym minusem, jeżeli chodzi o życie w Stanach? Służba zdrowia. Ja już nagrałem o tym odcinek. Pokazałem Wam tam właśnie, ile ja płacę za ubezpieczenie zdrowotne, ile ono tutaj kosztuje jakby miesięcznie, ale to nie o to chodzi. Dużym minusem jest to, że nieważne jakie macie po prostu ubezpieczenie zdrowotne, i tak zawsze płacicie, kiedy idziecie do lekarza. Płacicie trochę mniej, płacicie więcej, w zależności od tego, jakie macie ubezpieczenie, ale zawsze płacicie. Jeżeli wylądujecie tutaj w szpitalu, to te koszty są naprawdę horrendalne i taki rachunek może Was naprawdę zrujnować i zbankrutować. Czyli tak naprawdę po prostu trzeba na siebie uważać, kiedy mieszkacie w Stanach. Trzeba pracować w miejscu, gdzie zapewniają Wam dobre ubezpieczenie zdrowotne. Ja pracowałem kiedyś właśnie w jednej takiej firmie, gdzie po pierwsze płaciłem 2 dolary z każdego paychecku za ubezpieczenie zdrowotne. I ono akurat było bardzo dobre, bo w momencie, kiedy poszedłem do lekarza, to nawet nie płaciłem tej standardowej takiej opłaty za wizytę u lekarza. I no nie wiem, jakie tam były ceny, powiedzmy, za jakieś zabiegi w szpitalu, no ale po prostu wiem, że jeżeli już nie płacisz za wizytę u lekarza, to to ubezpieczenie jest trochę lepsze. To, że ta służba zdrowia jest tutaj prywatna, to jest to bardzo duży minus. Wiadomo, możecie się dostać do specjalisty bez kolejki, umawiacie sobie wizytę dzisiaj, idziecie dzisiaj do lekarza, czy powiedzmy na przykład jutro, ale to i tak jest duży minus, że ta służba zdrowia tutaj jest taka droga. Tutaj nad rzeką kręci się trochę ludzi, także spoko, ale powiem Wam, że jakby poza tym miejscem, to całe centrum miasta jest puste. Dziwnie to wszystko wygląda, no ale trudno. Miejmy nadzieję, że to się szybko zaraz skończy. W sumie już mają wszystko pootwierać, więc myślę, że zmierza to w dobrym kierunku tutaj. Tutaj ktoś sobie mieszka. Jeżeli pojedziecie kiedyś do San Francisco albo do Los Angeles, to takich kamperów przy drodze zaparkowanych, w których widać, że ewidentnie ktoś mieszka całodobowo, jest po prostu mnóstwo. Są całe dzielnice, gdzie te samochody są poparkowane przy drodze. Wiecie,
co? Strasznie dziwnie wygląda to miasto, kiedy jest takie opustoszałe. Niby dzisiaj mieli wszystkie restauracje pootwierać i bary, ale powiem wam tak, chodzę tutaj właśnie po centrum miasta i większość tych lokali jeszcze jest zamknięta, także jestem ciekaw po prostu, kiedy pootwierają wszystko. Jeżeli chodzi o kolejny minus związany z życiem w Stanach, to powiem wam, że tęskni się za rodziną, tęskni się za przyjaciółmi, tęskni się za tym jedzeniem polskim. No ten dystans 12 godzin jednak robi swoje. Jeżeli tutaj właśnie planujecie przyjechać, żeby mieszkać tutaj lub pracować, no to musicie się z góry jakby po prostu z tym pogodzić, że no będzie wam brakowało tej polskości troszeczkę. Nagrałbym wam jakiś fajny timelapse, ale nie ma po prostu samochodu, więc nic z tego nie wyjdzie chyba dzisiaj. Wiecie, co jest jeszcze takim bardzo dużym minusem, jeżeli chodzi o życie w Stanach? Tutaj albo się odżywiacie zdrowo, albo odżywiacie się tanio. Niestety nie da się odżywiać tanio i zdrowo. Jeżeli chcecie być zdrowi, chcecie jadać trochę lepsze jedzenie, no to za to się płaci tutaj grube pieniądze. A czy ono tak naprawdę jest zdrowe, no to kto wie. Jeżeli wierzymy w to, co podają na etykietach, no to powiedzmy, że tak. No ale tak naprawdę nie wiadomo, więc to jest bardzo duży minus, że to jedzenie tutaj jest takie sztuczne. Ja nie mówię tutaj o jedzeniu w restauracjach, bo akurat jedzenie w restauracjach jest dobre, tylko chodzi mi o te produkty, że te produkty są takie sztuczne, nafaszerowane tymi opryskami, szczepionkami, hormonami, czym tylko się da tak naprawdę. Także jest to bardzo duży minus. O, a tutaj macie na przykład wejście do kasyna. Niestety kasyna jeszcze pozamykane, więc nic się tam nie dzieje. A tutaj jest akurat taki główny punkt w centrum miasta, ten napis Reno, gdzie zawsze kręci się pełno turystów, którzy robią sobie zdjęcia z tym napisem. No ale niestety nie dzisiaj, nic się tutaj nie dzieje. Kolejnym bardzo dużym minusem, jeżeli chodzi o życie w Stanach, to jest coś, co doświadczyłem osobiście, pracując w kasynie na początku, kiedy właśnie się tutaj przeprowadziłem. To jest taka niesamowita dwulicowość ludzi, jeżeli chodzi o zachowanie w miejscu pracy. Będą udawali na przykład twojego przyjaciela, wszystko jest spoko, będą z wami rozmawiali, a tak naprawdę za waszymi plecami będą donosić na was do waszego menadżera, dyrektora czy kogokolwiek, po to, żeby się po prostu tylko przypodobać i zdobyć jakieś tam punkty i może dostać awans albo podwyżkę. I to jest po prostu tragedia tutaj. To się dzieje w takich właśnie dużych korporacjach, w dużych właśnie takich miejscach pracy jak te kasyna. Tutaj macie Eldorado. To jest akurat w nocy podświetlone na różowo. A tam z tyłu Silver Legacy, które podświetlone jest na zielono. Tylko teraz akurat nawet wyłączają te oświetlenia zewnętrzne w kasynach. Niby jakoś w tym tygodniu mają otworzyć znowu kasyna, więc życie wróci tutaj jakby do centrum miasta. Także już powinno być spoko. Powiem wam tak, jest niesamowicie gorąco. Ja już będę się zbierał do domu. Myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o takie minusy związane z życiem w Stanach. Także pamiętajcie, że to, o czym wam dzisiaj opowiadałem, to jest z mojego własnego doświadczenia i to, co ja na przykład uważam za minus życia w Stanach, to wy możecie uważać za plus i to może działać też w drugą stronę. Jeżeli uważacie, że coś jest dużym takim minusem związanym właśnie z życiem tutaj, to napiszcie w komentarzu, zobaczymy, może coś po prostu pominąłem, może o czymś zapomniałem. Wiadomo, że jeszcze tutaj dużym minusem jest na przykład poziom inwigilacji obywatela. Rząd amerykański chce po prostu wiedzieć, gdzie wy wydajecie każdego dolara i to jest tutaj na najwyższym poziomie. Myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym. Cześć!